Stefan Osowiecki był najsłynniejszym polskim jasnowidzem, a poza przepowiadaniem przyszłości miał także dary bilokacji i telekinezy. Hej, Sławomir Koper, historyk, specjalista od spraw, których na pewno nie znajdziecie w podręcznikach. Dzisiaj opowiem o Stefanie Osowieckim, najsłynniejszym polskim jasnowidzu. To, co jeszcze nie nastąpiło, zawsze fascynowało. I nieważne, czy zajmowali się tym kapłani, magowie, czy inni czarownicy. Natomiast jednym z najsłynniejszych polskich jasnowidzów był Stefan Osowiecki. Była to postać, która fascynowała wszystkich w czasach II Rzeczpospolitej. Jego umiejętności traktowano z całą powagą i nigdy nie potrafiono wyjaśnić skutecznie jego fenomenu. Gdy miał 14 lat, to podczas nauki w moskiewskim korpusie kadetów ujawnił swój talent telepatyczny. Kadeci otrzymywali pytania do egzaminów w zaklejonych kopertach, a Osowiecki czytał je bez otwierania ich. Nieco później okazało się, że ma także ogromny talent do telekinezy. Związanego kładziono na podłodze, a on przesuwał ciężkie marmurowe posągi, zdejmował obrazy ze ścian, a także poruszał meblami. Już w niepodległej Polsce talentem Osowieckiego zainteresował się Józef Piłsudski. Komendant zapisał na kartce pewne zdanie, po czym zakleił ją i wręczył swojemu współpracownikowi Kazimierzowi Sosnkowskiemu. Generał udał się do Osowieckiego, a ten bez otwierania koperty podał dane pewnej formuły szachowej. Obecnym w samym eksperymencie adiutant marszałka zadzwonił do Belwederu i faktycznie okazało się, że Piłsudski napisał formułę szachową, ale z błędem. Specjalnie popełnił omyłkę, gdy chciał zmylić jasnowidza. Ten jednak nie dał się zwieść. Normalną praktyką stał się fakt, że Osowieckiego proszono o pomoc przy poszukiwaniu osób zaginionych. Najsłynniejszą sprawą, przy której pracował, było zniknięcie generała Zagórskiego, osobistego wroga komendanta. Osowiecki stwierdził, że przebywa generał za granicą, ale nie chciał udzielić bliższych informacji. Generał prawdopodobnie został zamordowany przez fanatycznych Piłsudczyków, o czym Osowiecki dobrze wiedział. Natomiast inną głośną sprawą było zaginięcie Lody Halamy, znanej tancerki, która po rozstaniu z Aleksandrem Żabczyńskim zniknęła z Teatru Rex i przepadła. Wszyscy myśleli, że popełniła samobójstwo. Osowiecki zaprzeczał jednak. Natomiast tak naprawdę Loda Halama w tym czasie przez 3 dni była na Jasnej Górze w Częstochowie, gdzie gorliwie się modliła. Cóż, mówiono o niej zawsze, że jest gorliwą katoliczką i zawsze dba, żeby mieć się z czego spowiadać. Nigdy nie pobierał wynagrodzenia za swoje usługi. Uważał bowiem, że wystarczająco zarabia dużo podczas swojej pracy zawodowej jako inżynier i nie może brać pieniędzy od ludzi za coś, co dostał od losu. Faktycznie pełnił wysokie stanowiska w takich firmach jak Widzewska Manufaktura czy Towarzystwo Zakładów Żyrardowskich. Był też wiceprezesem Banku Handlu Zagranicznego oraz członkiem zarządu Huty Szkła Janina. Był człowiekiem znakomicie sytuowanym, natomiast faktycznie jego pasją życiową było pomaganie innym, ewentualnie badanie swoich możliwości. Osowiecki zawsze twierdził, że najlepiej mu się pracuje, gdy przenosi się w czasie rzeczywistym lub w niedaleką przeszłość. Gdy dostawał do rąk przedmioty pochodzące z innych epok, to opowiadał o ludziach, którzy mieli z nimi styczność, a z reguły wiedza jego pokrywała się z tym, co ówczesna nauka na ten temat wiedziała. Zresztą sam Osowiecki nazywał te przedmioty cieniami przeszłości. Udało mu się wskazać czaszkę generała Sowińskiego, poległego podczas powstania listopadowego, kiedy wykopano szczątki podczas prac na Warszawskiej Woli. Inna sprawa, że tak naprawdę to Osowiecki zaczął mieć problemy towarzyskie, gdyż widywał aury wokół głów ludzi, którzy mieli niedługo umrzeć. Gdy kilka razy to się sprawdziło, to zaczęto go po prostu unikać. Osowiecki stanął kiedyś przed osobliwym problemem. W Warszawie trwała ciekawa konferencja, a sprawy biznesowe wzywały go do Wiednia. Postąpił, jak przystało na człowieka, o ponadnaturalnych zdolnościach. Pozostał w Warszawie, a do Wiednia wysłał swoje ciało astralne. Opowieść ta wzbudziła niedowierzanie znanej aktorki Heleny Sulimy, która stwierdziła, że bilokacja jest absolutnie niemożliwa. Zatem stanął zakład o 12 butelek szampana. Helena Sulima miała być w swoim mieszkaniu przy ulicy Chorzej wraz z kilkorgiem świadków, natomiast Osowiecki pozostał
w gabinecie przy hotelu Bristol, gdzie było też kilku innych świadków, i o godzinie 1 w nocy miał przenieść swoje astralne do mieszkania Sulimy. Osowiecki położył się i sprawiał wrażenie, jakby zasnął. Jego ciało stało się sztywne, a obecny w pobliżu lekarz stwierdził, że u jasnowidza nie ma tętna. Tymczasem świadkowie zgromadzeni w mieszkaniu Heleny Sulimy zauważyli za oknem jakiś świetlisty punkt, który powoli wypełnił całą szerokość okna. Nagle ujrzeli twarz Osowieckiego. Jasnowidz uśmiechnął się, posłał całusa i zniknął. Był sławny i bogaty i nic dziwnego, że cieszył się ogromnym powodzeniem u kobiet. Był kilka razy żonaty, ale każde małżeństwo, poza ostatnim, kończyło się rozwodem. To jest trochę dziwne. Jasnowidz, który potrafił przewidywać przyszłość, nie potrafił przewidzieć, że jego małżeństwa zakończą się klęską? Niezrozumiałe. W 1938 roku ukazała się prasowa przepowiednia Osowieckiego na kolejny rok, w której nie przewidywał wybuchu wojny. Dało to podstawę do późniejszych zarzutów, że Jasnowidz jednak czasami się mylił. Tym bardziej, że latem 1939 roku publicznie stwierdził, że wojny na pewno nie będzie. Jednak w prywatnych rozmowach mówił, że wojna wybuchnie za kilka dni, będzie miała straszliwy charakter, ale dał słowo marszałkowi Śmigłemu, że nie będzie szerzył defetyzmu. Dodał również, że jeżeli ta wojna faktycznie wybuchnie, to on jej nie przeżyje i nie będzie miał grobu. Co było zresztą zgodne z prawdą. Jasnowidz miał rację. Zginął rozstrzelany przez Niemców 5 sierpnia 1944 roku podczas Powstania Warszawskiego. Nie wiadomo, gdzie został pochowany. Natomiast na Starych Powązkach znajduje się jego symboliczny grób. Więcej o Stefanie Osowieckim i innych prorokach, jasnowidzach znajdziecie w mojej książce Mistycy, prorocy, szarlatani, która właśnie ukazała się na rynku. A jeżeli Wam się podobało, to lajkujcie i subskrybujcie. Pamiętajcie, nowy odcinek vloga zawsze w sobotę, w samo południe. Hej!